Cóż, zacznę od tego, że w 1957 roku zostałem zatrudniony w szkole w Zaraszowie. Szkoła była pięcioklasowa, pięć oddziałów i mieściła się w jednym budynku. W połowie budynku mieszkało, nie było dla nauczycieli, a w połowie dwie izby lekcyjne. I tak było przez rok. W następnym roku zorganizowaliśmy szóstą klasę, dlatego że rodzice o to bardzo prosili, bo uciążliwości z dojazdem, z dochodzeniem. Najczęściej to te dzieci dochodziły do Bychawy, do szkoły pieszo, więc trudności duże. Przyszła do nas młoda nauczycielka i przez miesiąc czasu pracowała, czyli już było nas troje, ale zachorowała. Także nie mogła dalej pracować i poszła na leczenie. Nie mogłem otrzymać w jej zastępstwie kogoś innego nauczyciela. Inspektor nakazał mi rozwiązać tę szóstą klasę, dlatego że nie może znaleźć odpowiedniej osoby, która mogłaby prowadzić. I uczyliśmy z żoną, no jak to się mawiało wtedy, w czynie społecznym. Nie braliśmy pieniędzy, ale chcieliśmy koniecznie utrzymać i ja jednocześnie szukałem nauczyciela i znalazłem. No, to był kolega mój, Bolesław Bartoszek. On z kolonii Goenzów pochodzi. Chętnie zaangażował się, bo już zrezygnował z pracy wcześniej, z pracy nauczycielskiej. I tak ciągnęliśmy już we trójkę przez te sześć klas. W kolejnym roku siódmą klasę zorganizowaliśmy i doszła pani Zosia, wtedy Cioczek, później Korbowa, jako mężatka. I tutaj ona była do emerytury. Razem przez wszystkie te lata pracowała. Warunki były bardzo trudne. Wynajmowaliśmy najpierw mieszkanie, taki pokój u pana Stefana Styżeja. Później u pana Krawczyka dwa pokoiki. Z kolei dalej, bo już doszła jeszcze i pracownia zajęć praktyczno-technicznych, więc u pana Lipca w starym budynku mieszkalnym. I poprawiły się warunki, gdy odszedł do miasta pan Feliks Łyś i wydzierżawił nam cały dom mieszkalny, w którym właśnie tam ciągnęliśmy. Cały czas zabiegając jednocześnie o to, ażeby budować nową szkołę, nowy budynek. Władze powiatowe nie były skore, nie mieliśmy jakoś zrozumienia, bo uważano, że to jest za małe środowisko, że to nie warto tutaj inwestować, że trzeba poczekać, dlatego że warunki finansowe państwa są mizerne. I w tej miejscowości bardzo prężna była organizacja ZSL-u, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Bardzo prężnie oni działali na rzecz oczywiście tego środowiska. I z organizacją partyjną, gdy się te zabiegi połączyły, te zabiegi wydały efekt. Łatwo nie było. Władze, jak mówiłem, powiatu w ogóle nie ułatwiały nam. Tylko liczyliśmy na władze
wojewódzkie i tam też ciągle zabiegaliśmy, ciągle dojeżdżaliśmy, zapraszaliśmy tutaj władze, posłów ziemi lubelskiej. No i wreszcie udało się. Ale plany architektoniczne przewidywały budowę szkoły parterowej bez podpiwniczeń, czyli byłoby pięć izb lekcyjnych i mieszkanie dla nauczycieli na piętrze. W części tylko miało być to piętro. Nie można było w takich warunkach zorganizować żadnych pracowni. Wobec tego znowu walczyliśmy o zmianę tego planu. W tym najwięcej to pomógł pan Felix Korona. Człowiek, który nie miał dzieci, ale z wyjątkowym poświęceniem zabiegał o to, ażeby stanęła szkoła według tych naszych marzeń. Obaj podjęliśmy decyzję o likwidacji, o zburzeniu fundamentów, bo one już były wykonane pod fundamenty, pod parterową szkołę, parterowy budynek. W nocy przyjechał spychacz, wszystko to wyburzył i my obaj stanęliśmy przed groźbą aresztu i poniesienia tych kosztów. Zarówno on, jak i ja mieliśmy tam pewne znajomości. Uniknęliśmy, ale stanęła szkoła taka, jaka jest.